Witam gorąco z gorącego Meksyku. Aktualizacja 10.7, lista zmian. No po pierwsze, no to oczywiście nadchodzą nowe karty. 27 nowych kart, w dodatku Czarne Słońce. No i tak, i jakie są tutaj zmiany? Oprócz tego, że dojdą nam nowe karty. No kart nie będę omawiał, bo już pozostałe kanały zrobiły to bardzo dobrze. Zresztą na streamie już to omówiliśmy, więc to sobie zostawię. Ale przejdziemy do zmian pozostałych kart, kart, które już w gwincie istnieją. Oprócz tego też nowe słowo kluczowe nasycenie, o którym pewnie większość już wie, ale ci, co nie wiedzą, to to status, który dodaje efekty lub kategorie do karty. No, oczywiście usunięcie, oczyszczenie tego czy coś takiego, no to spowoduje, że te efekty zginą. Także nasycenie za sobą, łaska za pierwszym razem. Gdy moc tej jednostki będzie równa lub wyższa od podanej wartości, uruchom tę zdolność. Jeśli warunek jest spełniony, już w momencie wyłożenia karty na pole bitwy, uruchom tę zdolność natychmiast. Łaska jest w KP, co już widzieliśmy na tych nowych kartach. Oznacza to, że na przykład jeśli na karcie pisze, że potrzebuje łaski na przykład 15, to trzeba wzmocnić tą kartę, żeby miała w sumie siłę 15. Wtedy działa jakiś efekt, który jest na tej karcie. Dalej. Nowe słowo kluczowe starcie. Jednostki jednocześnie zadają sobie nawzajem obrażenia zgodnie z ich siłą. Czyli taki gorszy pojedynek. Po prostu jednostki obie będą się nawzajem od razu uderzały. Na przykład ta karta ze Skellige, Bjorn bodajże, on będzie właśnie miał te starcie i to jest nawet fajne, muszę przyznać. Fajnie, że takie coś dodali. Jestem w sumie zadowolony, że takie starcie dodali. No szczerze mówiąc, spoko, nie? Spoko. Nowy tryb sezonowy. Rozpoznanie bojem. Ustaw się w kolejce z wybraną przez siebie frakcją. Twoja talia zostaje zastąpiona gotową talią dla tej samej frakcji, zawierającą karty z nowego dodatku. To już tryb sezonowy, nie? Kto lubi tryb sezonowy, to będzie miał spoko te rozpoznanie bojem. A kto raczej rankingi, jak na przykład ja, no to raczej go to nie obchodzi. Dalej, zmiany. Zmieniające się karty. Auberon, Uzurpator, Viraxas, Eitne, Harald, Ancrate i Jakub ewoluują. Oznacza to, że w przeciwieństwie do tradycyjnych transformacji, pancerz, statusy, nasycenie zdolności i zmiany siły zostaną zachowane. Co jest, kurczę, fajne i w sumie nie wiem, czemu dopiero teraz to weszło, bo to już w sumie od dawna tego potrzebowało, na przykład jeszcze zanim Eitne dostała tą formę, którą ma teraz, to nie wiem jak wy, ale mnie to bardzo denerwowało, gdy z urodzajnych żniw niechcący wzmocniliśmy sobie Eitne, a ona i tak potem się przemieniała i tą siłę sobie resetowała, nie? Więc to jest fajne. To jest fajne. Jak to się okaże w praktyce, to zobaczymy. No bo na przykład Eitne to jest bardzo słaby w tym momencie przykład, bo Eitne teraz na trzeciej formie ma 10 punktów. A na poprzednich 6, więc no te wzmacnianie, no to się po prostu nie opłaca, bo to są 4 punkty w plecy. Ale właśnie nasycanie się i tak dalej, to brzmi ciekawie. Tak samo ten Harald. Jak to będzie wyglądało? Serio nie wiem jeszcze. Pożyjemy, zobaczymy. Naprawdę nie mam na razie pojęcia, jak będzie to wyglądało. No ale zobaczymy. No wiemy na przykład, że są karty z Nilfgaardu, gdzie możemy dać kategorię kultysta do złotych kart w naszej talii, więc tutaj można na przykład pod uzurpatora dać, on będzie miał kultystę. Taki przykład po prostu, nie? Czy to będzie grane, to zobaczymy. W każdym bądź razie fajnie, że taka zmiana doszła i w sumie nie wiem czemu tak późno, bo... No nie wiem czemu tak późno. Przejdźmy dalej. Naturalne karty. Alzur posiada teraz kategorię rycerz. No potrzebne są zmiany, jeśli chodzi o tych rycerzy. No nie ma co się oszukiwać. Dodatek daje nam nowych rycerzy, daje nam nowy scenariusz pod tych rycerzy, więc też więcej kategorii rycerzy będzie nam potrzebne. Czy Alzur
spełni swoją rolę w tej kategorii rycerz? No, szczerze, akurat w to wątpię, bo rycerze będą tylko grani w KP, w Królestwach Północy, a Alzur jedynie gdzie zdaje fajne punkty, to jest Skojatel. I nie ma co się oszukiwać i nikt mnie nie przekrzyczy, że jest inaczej, bo po prostu nie jest. Alzur za szybko ginie. Więc, no żeby odpalić sobie scenariusz jak najbardziej spoko, ale czy ten Alzur będzie miał jakieś zastosowanie w talii z rycerzami? Śmiem wątpić. Więc zobaczymy, zobaczymy. Olgierd Nieśmiertelny. Siłę zmieniono z 8 na 10. Oj, biedny Olgierd, nie? Jemu potrzebny jest jakiś potężny buff. Bo to, co to zmienili, to za dużo nie zmienia. No co? Kosztuje 9 werbunku. Będzie miał 10 siły. No to jest to, że on nie zginie nam, nie? Znaczy, może zginąć od Ciroka, ale przez zadawane obrażenia nie będzie ich po prostu utrzymywał. Więc jedyne takie kombo z nieśmiertelnym to jest tak naprawdę, nie wiem, z Knutem w talii Olgierd. No tak średnio, nie? Średnio. Szkoda, że lepszego buffa nie dostał. Moim zdaniem, skoro taki dodatek wchodzi, to no szkoda, że Olgierd nie będzie bardziej grywalny. Bo raczej wątpię, że coś się tutaj zmieni. No zobaczymy, zobaczymy. Zdobna kadzielnica. Kosz werbunku z 9 na 10 zostało zmienione i całkowicie inna zdolność kadzielnicy, która jest moim zdaniem tak samo jak wcześniej powiem, że pożyjemy, zobaczymy, ale wydaje mi się, że karta po prostu pójdzie do śmietnika. Raczej wątpię, że będzie w taliach. Gdyż iż ponieważ wzmocni sojuszniczą jednostkę o wartość równą obrażeń, jakie otrzymały wrogie jednostki w tej turze. Czyli w danej turze trzeba zadać tym kilku jednostkom jakieś tam obrażenia, ale ważne, żeby kilku jednostkom i w tym samym momencie rzucić kadzielnicę. No, zdaje się, że to może być bardzo trudne. Albo inaczej, żeby specjalnie mieć tą kadzielnicę 10 werbunkową dla czegoś takiego, to szczerze mówiąc, wolę się nastawić na przykład na obrażenia i drauga sobie wrzucić do talii, wrzucić sobie, nie wiem, dzika morskiego, jest to chyba lepsze niż właśnie wrzucenie kadzielnicy. No, dużo narzekania będzie, jeśli chodzi o ten patch, ale również będą pochwały. Spokojnie, widzowie, spokojnie, na pewno będą pochwały. Jeśli chodzi o kadzielnicę, no to najzwyczajniej na świecie ona, no raczej wątpię, że będzie grywalna, ale zobaczymy. Dalej, Siana. Siłę zmieniono z 3 na 5 i tutaj już jest pochwała. Co prawda, żeby ta karta była w jakiś sposób zajebista, to by musiała mieć chociaż tych 6 siły. No nie ma co się oszukiwać. Od 5 bardzo łatwo. Po prostu jest dużo kart, które właśnie za 5 biją. I o ile nie zginie od takiego na przykład taktyki partyzanckiej, gdzie bardzo łatwo było Sianę rozwalić, czy od kręgu życia, czy od właśnie takich kart, jakieś uderzenie za 4, coś ten, to spoko, więcej przetrwa ta Siana, ale dalej ile przetrwa, to się zobaczy, nie? W każdym bądź razie spoko, że postanowili coś ruszyć z tą Sianą. Też się nad tym zastanawialiśmy, rozmawialiśmy na Discordzie, czy ta Siana zostanie zmieniona, no bo taki dodatek, klątwa Czarnego Słońca, wypadałoby, żeby ta Siana została zmieniona, albo może dodadzą nową kartę. No karty nie dodali, ale zmienili siłę tej Siany i spoko, to jest na plus. Na pewno zagości w jakichś memicznych taliach, to na 100%, nie? Bo jednak jest troszeczkę bardziej wytrzymała niż była wcześniej. Dalej, Vivien Vilga. Koszt werbunku zmieniono z 10 na 9. W porządku. Troszeczkę tańsza będzie Vivien. No i akurat to spoko. Król Auberon Najeźdźca. Przekształcenie zastąpiono ewolucją.
A, no dobra, dobra. Tutaj do tych ewolucji wszystkich, o czym wspomniałem wcześniej. Neker Wojownik. Siłę zmieniono z 4 na 7. Kojarzycie? Brązowa karta z pokrzepieniem. Neker 4 za 4. Teraz będzie miał 4 na 7 siłę. Czyli kosztuje 4 werbunku, będzie miał 7 tej siły. Ale zdolność też zmieniono, ponieważ wcześniej Necker posiadał po prostu pokrzepienie, był 4 za 4, a teraz rozmieszczenie, jeśli ta karta nie aktywuje żadnej twojej jednostki z pokrzepieniem, zadaj jej 3 punkty obrażeń i nasyć ją zdolnością pokrzepienia. Bardzo, bardzo fajnie. Ta karta na pewno będzie wrzucana do pokrzepienia, no bo byłoby głupotą, żeby nie. Po pierwsze, to jest siódemka, więc możemy sobie odpalić kilka kart z pokrzepieniem. Aczkolwiek, jeśli byśmy nie mieli jak odpalić tego pokrzepienia, to karta nic na tym nie traci, bo po prostu zadamy jej tylko 3 punkty obrażeń i dostaniemy pokrzepienie, więc będziemy mogli sobie ją wzmacniać potem. No. Jak po prostu nie odpalimy pokrzepienia, to Necker będzie taki, jak był wcześniej. W ten sposób. A normalnie na rozmieszczenie ma 7 siły. Mi się podoba ta zmiana. W ogóle potwory, jakie wyjdą teraz, to jest po prostu sztos. I w tym momencie wszystkich zachęcam, żeby jutro byli u mnie na streamie o godzinie 16, bo będziemy robili takiego 6-godzinnego streama, gdzie będę testował wszystko po prostu. Także serdecznie zapraszam każdego na streama na YouTubie. Przejdźmy sobie teraz do Skellige. Arnagat, opis karty zmieniono tak, by zawierał słowo kluczowe starcie. W sensie. W sensie po prostu wrzucili to mu w opisie, że starcie będzie miał. On i tak uderza wszystko, co rzucimy, więc. Tak to rozumiem, nie? Po prostu będzie dodatkowe słowo starcie, ale Arnaget zostaje bez zmian. Jeśli się mylę, to możecie mnie poprawić w komentarzu. Ja to tak rozumiem. Gedynate. Nazwę karty zmieniono w cieniu Gedynata, ok, czyli po prostu zmiana nazwy. Krachan Krayt, opis, no, słowo kluczowe ma starcie. No i oczywiście ta cała aktualizacja tego, że ma, że przechodzą statusy, jeśli mu po prostu jakiś nadamy. A nie, przepraszam, to jest Krachan Krayt, przepraszam, przepraszam. Pomyliłem się z Haraldem. Sorry, sorry, sorry. Harald to ma to z ewolucją. O czym wcześniej wspomniałem, a Krachan Krayt, opis karty zmieniono tak, by zawierał słowo kluczowe starcie. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że tak samo jak przy Arnagadzie, wydaje mi się, że po prostu, wiecie, obok Kracha, gdy zagrywamy korsarza albo statek, to po prostu on zadaje obrażenia jednostce najsłabszej, co nie? Kojarzycie tą kartę. Więc tak samo wydaje mi się jak przy Arnagadzie, że najzwyczajniej na świecie dodano po prostu w opisie starcie i tyle. Meluzyna, kurde, zasłonę zastąpiono umiejętnością rozmieść, zyskaj zasłonę. Fajnie, fajnie. Wiecie, Meluzyna już nie będzie miała zasłony od samego początku, gdy mamy ją na ręce. Ona dopiero zyska zasłonę, kiedy ją rzucimy. Jak to. Czy to jakoś przeszkodzi? Szczerze mówiąc, wątpię. Jeśli oni chcą takie coś robić, to wydaje mi się, że powinni dać na przykład Meluzyna, że jest bez zasłony i rozkaz. Bez zapału. Rozkaz, zyskaj zasłonę. Kurde, ale to by się w sumie gryzło, bo ona też ma rozkaz, żeby deszcz dać. No nie, to się by gryzło, to jest bez sensu, co teraz powiedziałem. No dobra, zasłonę zastąpiono umiejętnością rozmieść się, zyskaj zasłonę. Zobaczymy, może to jakoś przeszkodzi. W sensie my będziemy mogli przeszkodzić Meluzynie, żeby tej zasłony nie dostała, żeby nie była wznawiana aż 3 razy z cmentarza. To się już okaże prawdopodobnie jutro. Królestwa Północy. No i tutaj po pierwsze królewska inspiracja.
o czym rozmawialiśmy sobie na Discordzie. Ja oraz inne osoby mówiły, że królewska inspiracja zostanie na pewno zmieniona, powinna zostać zmieniona. Ona, dla przypomnienia tych, którzy nie wiedzą, co to w ogóle jest królewska inspiracja, bo pewnie jest tutaj bardzo dużo osób takich. Królewska inspiracja to był lider, który co dwie tury możemy sobie wzmocnić, jaką chcemy jednostkę, za jeden punkt. W tym momencie po pierwsze werbunek został zmieniony, ale po drugie zdolność, która jest o niebo lepsza. Jest naprawdę potężna, jak dobrze to siądzie. Rozkaz. Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 5. No i spoko. Tutaj możemy powiedzieć, jak hartowanie na przykład za 5 sobie wzmocnimy, jeszcze hartowanie lepsze, bo krasnoludy mają pancerz, bo coś tam i tak dalej, nie? No ale słuchajcie dalej. Jeśli aktywowano łaskę sojuszniczej jednostki, odśwież rozkaz i zmniejsz wzmocnienie o 1. To jest po prostu fenomenalne, nie? Kojarzycie takiego epika z tych nowych kart, który wychodzi z Króla z Północy? Jeśli powiedzmy, ile on tam potrzebował? Tam chyba potrzebował 14 siły? Nie, albo 9? Kurde, sobie zaraz to zobaczę. W każdym bądź razie będzie bardzo łatwo sobie osiągnąć tą łaskę. I gdy osiągniemy sobie tą łaskę, to znowu mamy lidera. Oczywiście teraz już nie wzmocnimy za 5, tylko za 4, ale no, to, że wraca, jest po prostu fantastyczne. Mamy też brązowe karty, które będziemy mogli sobie wzmocnić. I znowu wróci nam ten rozkaz. I znowu będziemy mieli lidera naszego, który będzie już wtedy kosztował 3. Znowu zyskamy łaskę, znowu wróci, będzie 2 kosztował. No można na tym bardzo duże punkty zrobić. Jeden z najmocniejszych liderów, mówię serio, nie? I teraz ma sens ta łaska. Ocenialiśmy te karty Króle z Północy, że są dosyć średnie, a jednak będzie o wiele prościej zyskać tą łaskę, więc w sumie jestem zadowolony, bo to będzie pierwsza frakcja, którą będziemy ogrywali na streamie. Także zobaczymy, jak to się sprawdzi. Ten scenariusz też mnie ciekawi z tymi rycerzami, z Alzurem XD. Nie, no bez Alzura. Przejdźmy dalej do kolejnych zmian. Reinhard Odo. Siłę zmieniono z 6 na 7. Fajnie. Nie wiem, czy nie za mocno. Koszt werbunku z 9 na 8. Ktoś tutaj chyba przesadza. Zdolność zmieniono na: za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę, wzmocnij ją o 1. Czyli tak samo jak było wcześniej. Łaska 12, czyli on ma 7 punktów, więc potrzebujemy go wzmocnić za 5 punktów. Czyli tak naprawdę już możemy rozkaz rzucić lidera i już mamy, kurde, znowu lidera swojego. Czajcie to. Zajebiście. Łaska 12, czyli jak Odo będzie na 12 punktach. Wzmocnij wszystkie wzmocnione sojusznicze jednostki o 1. Bardzo mocne. No jest to bardzo mocne. Aż jestem zdziwiony, że taka zmiana nastąpiła. Nie dość, że siłę z 6 na 7 zmieniono. Werbunek tańszy, a Odo zawsze był spoko. Odo zawsze miał to, że wzmacniał jednostki, które rzuciliśmy, nie? A teraz jeszcze łaska 12, czyli wystarczy tick lidera naszego i wzmacniamy wszystkie sojusznicze jednostki, które wzmocniliśmy o 1. Myślę, że ta karta jest lekko przesadzona. Będzie bardzo potężna. To na 100%. Vandergrift, czyli obrońca Króla z Północy. Koszt werbunku zmieniono z 8 na 9. Okej. Okay. I ma teraz nową umiejętność. Łaska 12, zyskaj wytrzymałość. Aha. Czyli on już nie ma wytrzymałości takiej, jaką miał wcześniej? No bo on wcześniej posiadał wytrzymałość, Vandergrift. Na rozmieszczeniu, tarczę i wytrzymałość. Chyba że. A nie, przepraszam, ma teraz nową część umiejętności, czyli rozumiem, że jednak
Nie usunięto jego zdolności, dalej ma tarczę i wytrzymałość. I łaska 12 zyska i wytrzymałość. Czyli na przykład co? Przykładowo, rzucamy sobie w pierwszej rundzie Vandergrifta. Przykładowo, rzucamy Vandergrifta, on ma chyba 6 siły? Chyba tak, chyba 6 siły ma. No i dobra, rzucamy go sobie w pierwszej rundzie, on zyskuje wytrzymałość. Przechodzi nam na rundę drugą. Możemy grać tą rundę drugą i na przykład zużyć nasz tick lidera na Vandergrifta. W tym momencie on zyskuje znowu raz wytrzymałość, znowu wytrzymałość. I przechodzi nam na rundę trzecią? No to kurde grubo, nie? Znaczy, wiecie, spoko, ale... Dobra. Przejdźmy dalej. Miecz Vandergrifta. O, fajnie, że to zostało zmienione, bo to było mega główne. Zdolność zmieniono na rozmieszczenie. Zadaj wrogiej jednostce 5 punktów obrażeń. Śmiertelny cios. Zachowaj bazową siłę zniszczonej jednostki. Następnym razem, gdy zagrasz jednostkę, wzmocnij ją o zachowaną wartość. Następnie zniszcz tę kartę. A, rozumiem. Czyli to będzie ten... Znaczy to jest artefakt, nie? Rzucamy sobie w takim razie miecz Vandergrifta jako artefakt. Tak. Zadajemy 5 punktów obrażeń na rozmieszczeniu. I teraz tak, możemy zbić jednostkę, która ma 5 punktów obrażeń, 4, 3, 2. Czym więcej, tym lepiej. A możemy sobie na przykład obić troszeczkę jednostkę rywala. Przykładowo miał tej siły 8. Zejdziemy do 5, rzucimy sobie ten miecz i na śmiertelnym ciosie ta siła się zachowa w tej karcie, przez co kiedy my zagramy naszą następną jednostkę, to wzmocni nam się ta jednostka za tą siłę bazową, którą zachowaliśmy w karcie. Boże, to jest zajebista karta. Fajny buff, naprawdę Redzi, wspaniały buff. Super, nie? Jedna z kart, które no, będzie cały czas w taliach. Jeśli chodzi o tą łaskę, to ona będzie cały czas w taliach. To jest zbyt mocne. Jest bardzo, bardzo łatwo, żeby odpalić sobie znowu łaskę. Tak jak już wcześniej omawialiśmy Vandergrifta i Reynarda, który potrzebuje tej łaski 12, obaj potrzebują 12, to jednego możemy in tickiem naszego lidera wzmocnić za te 5, czyli już będziemy mieli 12. I możemy Vandergriftem zbić jednostkę za 5, przez co wrzucimy jednostkę na przykład tego Reynarda. I Reynard nam się wzmocni za 5 punktów, przez co będzie miał znowu łaskę. Znaczy znowu, będzie miał po prostu łaskę. No kurde, mocne to jest, bardzo mocne, nie? Bardzo mocne. A możemy nawet po prostu wzmocnić tego epika, który nam dojdzie, ta nowa karta. Miecz Vandergrifta, super, naprawdę super karta. Jestem w szoku, że tak dobrą zmianę, nie, tutaj dostaniemy. Napiszcie, co wy sądzicie o tym mieczu. Jak dla mnie top, naprawdę. Dobra, książę zostaje przekształcony, przekształcenie zastąpiono ewolucją, spoko. Widhams Atre, czyli kolega, który wzmacnia się co koniec tury za 2 punkty, jeśli posiada tarczę. Dodano nową część umiejętności, łaska 10, rozkaz zyskaj tarczę. Raczej wolę to liderem po prostu dawać sobie tą tarczę na Widhalmie. Także no to tak średnio. Spoko, że ma łaskę 10, że może zyskać tarczę, dodatkowa jakby umiejętność dla niego. Nie no, fajnie, że można sobie mu przywrócić tarczę, nie mając tarcz, tylko po prostu go wzmacniając, nie? Może być, nawet spoko zmiana. Rycerz z Cintry. Dodano nową umiejętność, łaska 6, wzmocni tę kartę o 2. Dobra. Rycerz z Cintry to jest karta, która posiada, bodajże z tego co pamiętam, 2 punkty siły, uderza za 2 punkty, jeśli jest śmiertelny cios, to ona dostawała
Ona dostawała chyba witalność na dwa, na dwie tury, a na, a jak był ten, jak się nazywa? Jezu, jak to się nazywało? A jak był zagrany drugi też, to się wzmacniał, to się po prostu wzmacniał, nie? Za chyba 4 punkty. Albo dostało witalność na 4? O więź mi chodziło. Więź. No w każdym bądź razie dodano nową umiejętność. Łaska 6 wzmocni tę kartę o 2. Więc... w sumie spoko. W sumie spoko, bo łatwo będzie mu... łatwo będzie go wzmocnić na 6. Dodatkowe 2 punkty? Czemu nie? Chętnie przyjmiemy. Spoko, może być. Szaleńcza szarża. Szaleńcza szarża została zmieniona. To jest w ogóle fajne. Ja mówiłem, że to takie gówno, że ten scenariusz tak słabo z tą szarżą, a tutaj co mamy? Zdolność zmieniono na wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 5 i daje jej 2 punkty pancerza. Jeśli to rycerz, daje mu również witalność na 2 tury. No i spoko. I tutaj mamy 7 punktów plus 2 pancerza. Może być, naprawdę może być. Troszeczkę lepiej niż było tą szarżą. Wydaje mi się, że... nie wiem, bardziej zbalansowane? No lepsze trochę to jest, nie? Redański rycerz. Dodano nową umiejętność. Łaska 8. Wzmocni sąsiadujące jednostki o 1. O kurde, redański rycerz? Redański rycerz to jest ten, który na rozmieszczeniu... nie! Nie, redański rycerz? Który to jest redański rycerz? Czekajcie, małe cięcie. Dobra, już sprawdziłem. Redański rycerz to jest ten z ostatnich memów. Na dalekim zasięgu ma 2 bazowe, 4 werbunku. Na koniec swojej tury wzmocni się o 1. No i wrażliwość przeniesie się do bliskiego starcia i zadaj losowej wrogiej jednostce najsilniejszej wrogiej jednostce 2 punkty obrażeń. Spoko, spoko. I teraz tak, dodano nową część umiejętności. Jak on już będzie na 8 punktach, ten nasz redański rycerz, to wzmacnia sąsiadujące jednostki o 1 punkt. Delikatny buff. Fajnie, fajnie, że jakąś dodatkową umiejętność dostał. On był w sumie niegrany już ostatnio tylko do tych memów, które tam powstały z Yennefer, ale to tylko. No i spoko, może zagości nawet? Myślę, że zagości w taliach dla rycerzy. Naprawdę spoko. Na długich rundach spoko, nie? No i Skojatel. Eitne oczywiście to samo co poprzednicy, czyli zastąpiona ewolucją. Percival Schuttenbach. Koszt werbunku zmieniono z 7 na 6. No tutaj już szykowanie się pod harmoszkę. Fajnie, fajnie. Czym mniej będą kosztowały te nasze karty harmonii, tym harmonia będzie po prostu potężniejsza. Liczę naprawdę na metę. Młoda Driada. Siłę zmieniono z 4 na 5. Też kurde fajnie, bardzo dobrze. Będzie ciężko sobie poradzić. Znaczy tak, jak rzucimy sobie takie wody brokilonu, no to... to chłop będzie miał problemy, będzie mógł poradzić sobie ewentualnie z jedną Driadą, druga, no to już w następnej turze się wzmocni, będzie miała 6, to już ciężej, nie? Więc fajnie, fajnie, że ta młoda Driada jest. Siłę zwiększono jej o 1 punkt. Wyrocznia, koszt werbunku zmieniono z 5 na 6, nie rozumiem czemu. Zaklinaczka puszy, siłę zmieniono z 4 na 3, koszt werbunku z 5 na 4. Aha, no zaklinaczka puszczy to jest ta Driada, która truje. Możemy sobie zatruć wrogą jednostkę, albo ją rzucić ewentualnie na tył i bodajże zyskać tarczę. Ale mogę się mylić. Nie mam tutaj tej karty przyszykowanej, raczej bardziej pamiętam, nie? Tak czy siak ona miała 4 siły, teraz będzie miała 3, ale będzie tańsza też o 1. Więc naprawdę spoko. Może jakieś trutki? Znowu do Skojatel? Kurde, w Skojatel trutek już nie było strasznie długo, nie?
Nilfgaard. W Nilfgaardzie bardzo delikatne zmiany i tutaj zaraz porozmawiamy sobie o tym nieszczęsnym Nilfgaardzie. Glenis. Kosz werbunku zmieniono z 7 na 6. Fajnie. Glenis pod asymilację jest zajebista. Fajnie, że to zostało zmienione, że jest trochę tańsza. Ona potrafi mega duże punkty zrobić. Uzurpator zastąpiony ewolucją. I tyle. Ja się pytam, gdzie reszta zmian, jeśli chodzi o Nilfgaard? W sensie, widzieliście nowe karty. Jest tam coś takiego jak zdolności kultystów i takie ten. Ja w ogóle nie widzę sensu kultystów. Absolutnie. Jak będziemy nimi grać, czy oni będą mieli jakikolwiek sens, to się okaże jutro. Aczkolwiek na tą chwilę, no ja nie mam w ogóle pomysłu na grę tymi nowymi kartami Nilfgaardu. Szczerze rozmawialiśmy na ten temat na Discordzie, tam serdecznie zapraszam, link w opisie. Rozmawialiśmy sobie o tym, że powinny zostać, znaczy, że prawdopodobnie, skoro jest niemożliwe granie praktycznie tych kultystów, to zostaną zmienione też jakieś karty po prostu Nilfgaardu, tak, żeby ci kultyści mieli sens. Dlatego jestem w szoku, że nic tutaj nie zostało zmienione. No, Nilfgaard został całkowicie opluty. Ja tam jestem patriotą, ja KP wolę, nie? Ale nowe karty, a w sumie one... Ja nie widzę w ogóle sensu kultystów w Nilfgaardzie. Dość ostra opinia z mojej strony. No ale Nilfgaard dostał chyba najgorsze te karty. I to, że niektóre karty jego brązowe czy złote zostaną zmienione, bo szczerze mówiąc bardzo na to liczyłem. Wręcz mówiłem, że niemożliwe jest to, że nic nie zostanie zmienione. A tu się okazuje, że Nilfgaard, nie wiem, zniknie. Nie będzie na pewno w mecie. Raczej wątpię. Zobaczymy, nie? Może jakiś wielki umysł wymyśli coś z tymi kultystami. Napiszcie w komentarzu, co wy w ogóle myślicie o tym Nilfgaardzie. Moim zdaniem najsłabsze te karty są Nilfgaardu. No i bez sensu, nie? Są w ogóle. No ale dobra. Jeszcze ostatnia zmiana syndykatu. Jakub oczywiście The Aldersberg. Dostaje ewolucję, o czym już mówiliśmy. Passiflora! Passiflora wraca! Kurde! Lecimy do Passiflory. To mi się podoba. Zmieniono nazwę na pewnej nocy w Passiflorze. No i to jest piękne. Zdolność zmieniono na... Jak tak patrzę na to, to chyba to jest scenariusz, jaki był wcześniej, nie? Pod Passiflory. Tak jakby cofnęliśmy się chyba w czasie, nie? Bo stwórz niedyskretną kokotę w tym rzędzie, to jest na prologu. No to już było. Wcześniej. Ci, którzy teraz zaczęli grać, to nie będą wiedzieli o tym, ale starzy wyjadacze chyba wiedzą, że Passiflora ma tą samą teraz umiejętność, którą miała wcześniej, kiedy była taka mega dobra. Kiedy ona była w mecie jeszcze. Rozdział pierwszy, stwórz nowigradzkie kokoty w tym rzędzie i rozdział drugi, zyskaj monety. I to jest zajebiste, bo to było tak głupie, że na rozdziale pierwszym zyskiwaliśmy monety, a na dopiero drugim rozdziale nowigradzkie kokoty, że to szok, nie? No o wiele lepiej, że teraz, że wróciła ta Passiflora jeszcze jak była w mecie, nie? No zajebiście, że tak jest. Zajebiście, no to dla mnie na plus, nie? Serduszko dla Passiflory XD. Zajebiście, dobrze. Pewnej nocy w Passiflorze. No Passiflora będzie grana na pewno. Syndykat też, kurde. Te karty syndykatu wydają się naprawdę interesujące. Dobra, no dla Passiflory duże serce. No i dziękuję, Redzi. Jesteście kochani. Szablo zębny. Szablo zęby. Kosz werbunku zmieniono z 7 na 6. Okej. Opo. Nie wiem, czy on potrzebował jakiegoś buffa. On i tak jest dobry. On tak naprawdę się nadaje tylko i wyłącznie do pułapek. Więc jak są pułapki, to zazwyczaj się tam pojawia. No nie wiem, czy to spoko, że zostało zmienione. No, niech będzie. Uliczny dealer. Posiada teraz znacznik niepostrzeżeni. O,
O, i to fajnie, bo będziemy mieli ulicznych dealerów pod odpalenie naszej pasiflory. I mak salamandry, koszt haraczu zmieniono z 4 na 5. Tam kurde, coś tam pokazywaliście, że na Discordzie, że to legenda ma być? Czy sobie świrowaliście, kurde? Masakra. Dobra, to wszystkie zmiany dotyczące aktualizacji 10.7. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. No i napiszcie też w komentarzu, czy chcecie, żebym co sezon robił takie omawianie, bo w sumie to jest chyba pierwszy raz, żebym się w to angażował. Nie wiem, czy się do tego w ogóle nadaje, kurde. Niektórzy jak omawiają, to wygląda to bardzo ładnie. Ja to chyba, kurczę, no nie wiem. Napiszcie, czy wam się podoba taka prezentacja. Jeśli zobaczę, że tak, no to macie jak w banku, że co sezon będę po prostu omawiał mniej więcej o takiej godzinie jak teraz. No i to tyle. Dziękuję za oglądanie. A, jeszcze jedna sprawa. Mówiłem, że jutro będzie stream 6 godziny od godziny 16, na którego serdecznie zapraszam, ale też chcę wspomnieć o tym, że w środę nie będzie żadnego filmu na kanale, dlatego że będzie dłuższy stream po prostu. Film z nowych kart na pewno dostanie się w piątek. Także jeśli kogoś nie obchodzą w ogóle streamy, tylko lubią obejrzeć sobie film, no to w piątek dostaniecie film ode mnie. Z czego zobaczymy, co najlepiej się spisze na streamie. A teraz dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i powodzenia na szlaku.